Szczęść Boże, Grzegorz Kucharczyk, zapraszam na kolejny felieton. Ukraina, Niemcy, Polska tak można określić temat dzisiejszego felietonu. Zainspirowało mnie do podjęcia tej tematyki wydarzenie, które Miało miejsce w parlamencie Kanady, kiedy owacyjnie witano obecnego tam weterana, ukraińskiego weterana formacji SS Waffen Galicien. Wielki skandal. Stanowisko stracił speaker kanadyjskiego parlamentu, premier Justin Trudeau. Przepraszał no, głównie na skutek interwencji środowisk żydowskich na za ten skandal, a także, jak powiedział w specjalnym oświadczeniu, Wie, że to fetowanie człowieka, który służył w SS, uderzało, uderzało, jak powiedział premier kanadyjski, w Polaków, Romów i społeczność LGBT ciekawy zestaw, no i generalnie kajano się, że doszło do takiego niedopatrzenia. No. kanadyjscy parlamentarzyści, zwłaszcza ci tak zwani szeregowi parlamentarzyści, mogli nie orientować się w tym, kogo oni oklaskują, ale z pewnością o tym wiedział obecny także wtedy w parlamencie Kanady prezydent Ukrainy, Włodymir Żeleński. To oczywiście skłania do refleksji w paru tematach, można powiedzieć. Po pierwsze, trzeba przypomnieć, że formacja, jaką było SS, to była formacja, która, czy inaczej, bez której państwo niemieckie nie byłoby w stanie zbudować i... Eksploatować, tak to nazwijmy, mechanizmu całej mechaniki ludobójstwa w okresie II wojny światowej. To SS zarządzała wszystkimi tymi najważniejszymi, najbardziej śmiercionośnymi fabrykami zagłady, jakim były te obozy, które państwo niemieckie stworzyło, czy to na terenie samej Rzeszy, czy też na terenach okupowanych. Dość wspomnieć, bo często o tym zapomina się, że najwięcej polskich Żydów, czyli obywateli Rzeczypospolitej żydowskiego pochodzenia, zginęło nie w Auschwitz, ale w ramach tak zwanej akcji Reinhardt wiosną i latem 1942 roku, a miejscem ich kaźni były trzy, trzy, trzy lokalizacje. Treblinka, Sobibór i Bełżec. W tych trzech miejscach zlikwidowano, jak to Niemcy mówili, czyli wymordowano, zagazowano około 1,3 mln 400 tysięcy ludzi. W samej Treblince ofiar było około 800 tysięcy. W, par, w ciągu paru miesięcy wiosny i lata 1942 roku Zagazowano tam yy, całe getto warszawskie. Jeżeli dziś zadajemy sobie, sobie pytanie, gdzie wymordowano najwięcej mieszkańców przedwojennej Warszawy, to mimo ogromu kaźni, jakim była eksterminacja woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, to nie tam, ale właśnie w Treblince leży najwięcej, bo około 700 tysięcy mieszkańców przedwojennej Warszawy. W Treblince, w Sobiborze i w Bełżcu w tych miejscach zarządzanej przez SS służbę pełnili tzw. trawnikowcy, czyli ukraińcy, którzy byli przeszkoleni przez SS-manów. Do tego zbrodniczego działania w obozie w Trawnikach, stąd nazwa. Według wszelkich dostępnych świadectw pochodzących od osób, którym się udało uciec z miejsc zagłady, ci Ukraińcy charakteryzowali się wyjątkowym okrucieństwem wobec ofiar. A więc SS, o tym trzeba pamiętać, no nie tylko te formacje, nazwijmy to frontowe, czyli te waffen SS, ale to jest cała Formacja, która zarządzała tym imperium śmierci, jakim była ta sieć obozów zagłady, obozów koncentracyjnych samej Rzeszy i na terytoriach okupowanych. I to jest, to jest właśnie tło najistotniejsze, które powinno być znane przede wszystkim prezydentowi Ukrainy, który także przecież wywodzi się z narodu, narodu, którego reprezentanci właśnie ginęli przede wszystkim w tych trzech miejscach. Mówimy o Treblince, sobie Boże i Bełżscu, a jednak oklaskiwał tego, który służył właśnie w tej formacji, która wydawała i wykonywała wyrok śmierci także na narodzie żydowskim, czy przede wszystkim na narodzie żydowskim. I druga refleksja, która, e, która pojawia się przy okazji tego skandalu, który miał miejsce w Kanadzie, no to jest oczywiście refleksja na temat e, e, tego, w tym kontekście też Waffen Galicjen, Waffen SS Galicjen, współpracy ukraińsko-niemieckiej. Tak było zawsze w historii, że kwestia ukraińska była w jakimś sensie animowana przez Niemcy. No przypomnijmy sobie sytuację z czasów I wojny światowej, rok 1917-18: Rosja sparaliżowana rewolucją, którą zresztą w zaplombowanym wagonie Niemcy przywieźli w postaci Lenina i towarzyszy. Już po rewolucji lutowej, po obaleniu Caratu, powstaje tak zwane niepodległe państwo ukraińskie, ale de facto dzięki, dzięki militarnemu zaangażowaniu przede wszystkim Rzeszy Niemieckiej i Austro-Węgier, ale to Niemcy się liczyły. No i mamy pokój brzecki zawarty przez mocarstwa centralne, znowu głównie Niemcy, z tą stworzoną przez nich Ukrainą w lutym 18 roku. I co? I płacą za obietnicę. Dostaw zboża ukraińskiego, polską Chęszczyzną i Podlasie. Krótko mówiąc, yy, państwo ukraińskie było pomyślane jako oczywiście przeciwwaga dla Rosji, ale z, z którą bolszewicką Rosją Niemcy zawarły tak zwany kartagiński pokój, drugi pokój brzeski w marcu 18 roku, ale z drugiej strony było pomyślane jako właśnie trzymanie w szachu Polaków, stąd też właśnie ten kolejny zabór polskiego terytorium, tym razem przeznaczone na rzecz Ukrainy, państwu, czy państwa ukraińskiego. W podobny sposób, czy z podobnym scenariuszem, mamy do czynienia w czasie II wojny światowej, chociaż jak wiemy, Hitler nie rozumował w kategoriach racji stanu, tylko w kategoriach ideologicznych, które nakazywały mu budowanie w Europie Środkowej i Wschodniej rasistowskiego w przestrzeni życiowej. Dla, w której nie było miejsca dla ludzi, do których także zaliczał Słowian, w tym Ukraińców, no ale żeby właśnie i, i szachować i Rosjan, czy Polaków, no to pod y, y, okiem niemieckich okupantów y, jednak tolerowano rozwój UPA, zbrodniczej organizacji nacjonalistycznej, która, jak wiadomo, Głównie zajmowała się mordowaniem Polaków, ale także Żydów czy Ormian. No i także otwarcie formacji SS na, na żołnierzy pochodzenia ukraińskiego. Dodajmy, for, służba w tej formacji to nie była taka służba, do której przyjmowano każdego, kto się zgłosił, tylko trzeba było przejść oczywiście badania pod względem rasowym, tak zwane naukowe. Jak mówili Niemcy, więc to też dodaje dodatkowego smaczku całej tej sprawie. A dzisiaj jesteśmy świadkami takiego demonstracyjnego zbliżenia władz ukraińskich do Niemiec, chociażby to przemówienie prezydenta Żałęckiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie postulował rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa o Niemcy i inne gesty przedstawicieli państwa ukraińskiego, co oczywiście nakazuje przywoływać te analogie historyczne. No i pewną diagnozę, którą już w 1931 roku w książce Świat powojenny i Polska zawarł Roman Dmowski. Dmowski napisał wtedy, że każda, każde państwo ukraińskie będzie państwem proniemieckim. Warto przyglądać się tej sytuacji, która na linii Kijów, Warszawa, Warszawa, Berlin, Kijów, Berlin będzie rozwijać się w najbliższych miesiącach. Dziękuję za uwagę.